Cześć, tu Piotr Goneta, Akademia Łuku. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie rodzaje postaw uczniczych. Najbardziej popularną postawą, która jakby jest najprostsza i warto od niej zacząć naukę strzelania z łuku, jest to tak zwana postawa boczna, po angielsku square, gdzie stoimy bokiem do celu, stopy znajdują się na jednej linii z celem. Aby ułatwić sobie ustawienie tej postawy, możecie zacząć od tego, że ustawicie sobie strzałę na ziemi, położycie sobie strzałę na ziemi, zupełnie prosto, patrząc na cel, tak jak ta strzała tutaj leży, i ustawicie stopy wzdłuż tej strzały. To pozwoli Wam stanąć naprawdę bokiem do celu, ułatwi Wam to pierwsze takie kroki, więc zachęcam do tego, żeby spróbować to zrobić. Postawę boczną dzisiaj będę Wam wyjaśniał szczegółowo. Istnieją oczywiście różne inne typy postaw. W łucznictwie tych postaw jest sporo. Te wszystkie postawy, w których stoimy do celu nie bokiem, a lekko przodem, nazywają się postawami półotwartymi bądź wręcz otwartymi, jak w łucznictwie koreańskim, gdzie prawie że stoi się do przodu, przodem do celu. Także o tym, jak ustawić naturalną postawę ciała, będę mówił w kolejnych odcinkach. Dzisiaj skupimy się na postawie bocznej, dlatego że ona jest najprostsza do nauki łucznictwa na początku. Ja do teraz tak strzelam, ponieważ tak nauczyłem się strzelać dawno temu i mi tak zostało, krótko mówiąc, i dla mojego ciała ten układ jest bardzo korzystny, nie przeszkadza mi to w zupełności, choć w sportowym ucznictwie spotkacie się z opinią, że jest to trochę przestarzała postawa, że postawy półotwarte są korzystniejsze. Ja osobiście korzystam dalej z postawy bocznej, działa dla mnie fajnie i tym się zajmiemy w kolejnych częściach tutaj dzisiejszego filmu. Zaczniemy od tego, jak szeroko należy stać. Najlepiej dla strzelania terenowego, w którym mamy duże różnice wysokości i musimy zmieniać za pomocą postawy wysokości trafień, jest stać na szerokości własnych ramion. Czyli tak, wyobraźcie sobie, że stajecie szeroko, jakbyście mieli stanąć na własnych ramionach. To znaczy, jakby wasza głowa miała się zmieścić pod waszymi stopami. Stanie szerzej wydaje się stabilniejsze, ale ogranicza mocno ruchy bioder i utrudnia wam późniejsze celowanie góra-dół. Zakres ruchu jest ograniczony, więc wszystkie strzały pionowe czy wertykalne do góry są mocno utrudnione. W postawie, w której stoicie na szerokości własnych ramion, jest bardzo łatwo później robić różne strzały, które są ekstremalnie jakby skierowane w dół. Jeżeli sobie zobaczycie, w postawie, którą teraz Wam prezentuję, można strzelić od pozycji zupełnie w dół, tak, aż do strzału zupełnie w górę. Jest to ułatwione dzięki temu, że nie stoimy zbyt szeroko. Postawa ogólnie służy do tego, żeby jak najbardziej stabilnie stać. To znaczy, żeby w trakcie naciągania łuku i po zakotwiczeniu i przy celowaniu ciało nie kiwało się na boki czy tył przód, tak? Czyli jakby, żeby jak najbardziej stabilnie stać. W związku z tym bardzo istotne jest to, w jaki sposób rozkładamy ciężar ciała na stopach. Strzelając prawidłowo, nie chcemy przesuwać ciężaru ciała na pięty. To jest niestabilna pozycja, w której się kiwamy. Nie jest to wcale pewne. Naciągając łuk, gdzie najpierw masa naszej prawej ręki znajduje się poza ciałem, a później, gdybym stał na piętach, ona się chowa za moim ciałem, zobaczycie charakterystyczne odchylenie do tyłu. Czyli zaczniemy się przesuwać do tyłu, ponieważ po prostu zmieniliśmy rozkład siły, znaczy masy tutaj na górze ciała. Czyli tutaj mamy masę ręki przed sobą, stoję teraz na piętach, zwróćcie uwagę, chowa się łokieć po naciągnięciu i moja sylwetka wyraźnie odchyla się do tyłu. To powoduje błędy oczywiście w trafianiu. I żeby tego uniknąć, starajcie się przenosić ciężar ciała bardziej na palce. Mówi się, że 60% ciężaru powinno być na śródstopiu, na palcach, a nie na piętach. To nie oznacza wcale, że macie stać na palcach i być też niestabilni w drugą stronę. Chodzi o to, żeby ciało opierało się lekko o stopy. To pozwala Wam przez całą drogę kontrolować przechylenie ciała, tak? I nie dokonywać żadnych odchyleń na stopach. Z ustawieniem stóp wiążą się takie też detale psychologiczne, to znaczy jeżeli stajecie w terenie nierównym jakimś, takim, który jest trudny, powiedzmy nie macie równego takiego podłoża, sam fakt, że coś na przykład was uwiera w stopę albo niewygodnie wam się stoi, odciąga część waszej uwagi od strzelania na to po prostu niekomfortowe uczucie, które się tam pojawia. Ja mam taki prosty trik na zawodach, szczególnie jeżeli jest jakiś taki teren, że jak stanę teraz do was bokiem, żebyście widzieli i coś mi nie leży pod stopą, to po prostu wyrzucam spod stopy, leciutko się wkopuję w ziemię, ustawiam sobie stopy tak, żeby było mi wygodnie, tak, żeby się wypłaszczyła powierzchnia pod moim butem i w ten sposób mam większe wrażenie, że jestem stabilny, mam większą kontrolę nad swoją postawą.
to ma duże znaczenie w takim trudnym terenie, więc jeżeli ktoś na to zwróci uwagę, to zobaczycie od razu, że wasza uwaga będzie bardziej skupiona na tym, co robicie w strzelaniu, a nie na tym, co wam jakby doskwiera. Z ustawieniem stóp wiążą się też takie aspekty, które później przesuwają się wam jakby na biodra. Czyli jeżeli chcecie stać w pozycji bocznej, możecie stać stopami równolegle do siebie, co jest jakby najbardziej anatomicznie korzystne. Możecie minimalnie też je rozsunąć, natomiast już zbytnie rozstawienie stóp sprawia, że wasze biodra są wypychane jakby do przodu, tak? Co troszeczkę wam utrudnia strzelanie. Tak samo nie chcecie stać stopami do środka, ponieważ wówczas macie wypiętą do tyłu pupę. To wszystko sprawia, że pozycja jest niestabilna. Dlatego najlepiej sobie jest ustawić stopy na szerokości własnych ramion, leciutko się w tej ziemi zagrzebać, jeśli jesteście w trudnym terenie, bo jeżeli jesteście na normalnym, płaskim gruncie, czy na sali gimnastycznej, to oczywiście grunt jest absolutnie płaski, ale bywa tak, że macie tutaj po prostu troszeczkę trudności i warto sobie ten taki prosty trik zastosować. Tak? Zwróćcie uwagę, że wkopałem się w ziemię, zrobiłem sobie dwie takie płaskie powierzchnie i stoję stabilnie. Gdybyście natomiast chcieli zmienić postawę na bardziej półotwartą, pamiętajcie, że wszystkie te postawy cechuje jedna wspólna rzecz, to znaczy nigdy nie cofamy jakoś tylnej nogi, czyli tam dla mojej postawy, ja jestem praworęczny, prawej nogi nigdy nie cofamy do tyłu. Wszystkie ruchy odbywają się za pomocą stopy jakby lewej. W związku z czym spróbujcie sobie najwyżej, odsuwając tą stopę do tyłu leciutko, ustawiać ciało. Za tym również powinno leciutko iść przestawienie prawej stopy do celu. I te wszystkie postawy można sobie tak wyobrazić, że będą zawsze wędrować jakby stopy razem. Tak? To znaczy nigdy to nie jest po prostu ustawienie nogi czy cofnięcie nogi. To jest zwykle po prostu jej odwrócenie. W ustawieniu stóp zawsze ważne jest to, żeby robić to w taki sam sposób. Dlatego jeżeli chcecie sobie to dobrze zrobić, jakby w postawach półotwartych, to chodzi o to, żebyście mogli to robić powtarzalnie. A zatem jeżeli na przykład ustawiacie lewą nogę troszeczkę z tyłu, to zawsze wyobraźcie sobie, że chcecie ustawić ją w tej samej linii. Na przykład możecie wybrać sobie punkt na śródstopiu, tak, który jest na końcu mojego lewego buta. Czyli przyjmując jakąś postawę w innym miejscu, powiedzmy nie do strzały, stając bokiem, tak samo cofnę tą stopę tyle samo, tak, i łatwo zobaczyć, że dalej mam ten sam punkt. Czyli stoję w takim samym układzie do celu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie i serdecznie pozdrawiam.